naszym zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Wierzbicach zajmujemy się głównie leczeniem i rehabilitacją dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przepuklinami obonowo-rdzeniowymi. Są tutaj też dzieci z różnymi wadami genetycznymi. Tam na co dzień obejmuje te dzieci rehabilitacja. Również na terenie zakładu znajduje się szkoła specjalna, w której realizują obowiązek szkolny. Dzieci mają bardzo proste marzenia. Na pewno jest to za każdym razem, kiedy pytamy, wycieczka, taka możliwość spędzenia czasu razem z rówieśnikami, z opiekunami. Są też takie marzenia, o których na pewno same opowiedzą, ale dotyczące sposobu rehabilitacji, jakichś udogodnień, które są dla nich na co dzień potrzebne do funkcjonowania. Chciałabym mieć takie łóżko jak koleżanka, dlatego żeby mogła być bardziej samodzielna i nikogo nie prosić o pomoc. Mamy też teraz w najbliższym czasie taką potrzebę zakupu sprzętu, który tak zwanego asystora kaszlu, który pomógłby najbardziej tym dzieciom, które na co dzień większość czasu spędzają w łóżkach. Dzieciom upośledzonym w stopniu głębokim, które też ruchowo są bardzo ograniczone. W imieniu naszych podopiecznych chcemy Państwu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową pomoc i także powiedzieć, że liczymy na pomoc nadal, abyśmy mogły zaspokoić marzenia i potrzeby dzieci, zarówno te, które są ich marzeniami dotyczącymi wyjazdów, wycieczek, takich prostych marzeń, jak i tych, które dotyczą ich rehabilitacji i leczenia.